Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w imieniu Trapezoid Records, producenta prezentowanego Państwu mixtape'u, który mamy nadzieję spełni Państwa oczekiwania. No jak? Odtwarzanie nagrań znajdujących się na tej kasecie pozwoli przekonywująco i wszechstronnie zademonstrować ten styl. Na początek prosimy sprawdzić slow. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Jedziemy. Gdyby nie zajawka, dawno już dałbym sobie z tym spokój. A tak, pewnie kolejne dwie płyty zrobię w tym roku. Choć nie mam żadnych widoków na kontrakt z labelem, mogę na luzie nagrać w domu spontan w niedzielę nawet. Już nie zależy mi, by się jakiś producent znalazł. Wolę bez zobowiązań przebierać w instrumentalach. Entuzjazm znacznie u mnie zmalał i nie wiem, co słychać dziś w rapowym świecie. Trzymam się od niego w sumie z dala. I może komuś sprawię wielką przykrość, lecz spytany, czy jestem raperem, zaprę się pod przykrość. Po prostu nie chcę wciąż zniknąć we mnie zajawka, która każe pluć do majka z bitem na słuchawkach. Już 9 lat gram, choć były przerwy częste i długie, to jednak zawsze musiałem odmulić wreszcie, bo lubię te rapy i szczerze nie dbam już o to, czy posłuch znajdę. Nawet płynę lepiej, odkąd czerpię z tego tylko frajdę. Jeszcze raz ten sam fragment. Odkąd sięgam pamięcią, płonął we mnie zapał twórczy. Nieraz kreśląc coś do późna, nabawiłem się pisarski skurczy. Mam cały szkicownik zapełniony, łącznie z okładką i marginesami, gęsto w dodatku z każdej strony. Kłopot jednak w tym, że żaden pomysł tych, co są tam zawarte, nie miał jeszcze okazji wyrwać się z kartek i być wcielonym w życie. Mam plan, że uda mi się w końcu spełnić któryś, ale ten także tylko w zarysie i sami widzicie, trudno o dokonania, kiedy opieszałość je ode mnie wciąż odgania. A to męczy niesłychanie, bo chęci stają na pierwszym planie i resztę muszę dalej brać na przetrzymanie, lecz nie ustępują, bo nawet pusty orzech pragnie, by go wyłuskano, jak ktoś słusznie ujął, więc walczę ze sobą, bo mieć ledwie szkic to tak naprawdę nie mieć jeszcze nic. Z zadziwiającą lekkością, wyrobioną latami, nakreślam kolejny zamysł ze skutkiem tym samym co zawsze. A żeby spełnić przedsięwzięcie, potrzebne jest przecież znacznie więcej niż tylko wprawne ręce. Z zadziwiającą lekkością, wyrobioną latami, nakreślam kolejny zamysł ze skutkiem tym samym co zawsze. A żeby spełnić przedsięwzięcie, potrzebne jest przecież znacznie więcej. Nie wiem, uparte serce. Tutaj powinna być druga zwrotka. Miałem na nią pewien pomysł, nawet już jako taki zarys, ale w końcu jej nie nagrałem. Może kiedyś coś wymyślę, wtedy najwyżej dogram i... ja. To jest prawdziwa historia. Posłuchajcie. W rozmowach z rodzicami coraz więcej zakłóceń. Cholernie opuściłem się w nauce, z każdym dniem bywałem w domu krócej. Martwili się, że już nie wrócę, bo przez głupotę wlazłem w coś, z czego wielu nie zdołało uciec. W hip-hop nigdy nic się we mnie tak nie wgryzło. B-boying, tagowanie ściany, freestyle pod beatbox, klejenie sampli, slajd na desce, poznałem to wszystko i wstyd się przyznać, ale z tym wiązałem swą przyszłość. W szkolnych zeszytach całe strony wersów, te pompatyczne hasła, rap na zawsze w moim sercu. A w przerwach słuchaliśmy jednej zwrotki na umór, do tej pory znam na pamięć dziesiątki albumów. Bo co tu kryć, jesteśmy na nim wychowani. Był czas, gdy śmiało mogłeś o nas mówić psychofani. Dziś to tylko wspominamy z pobłażliwym chichotaniem. Ale wtedy, ziom, nie widzieliśmy nic poza nim. W okresie szczytowej fascynacji muzyką hip-hopową w liceum, kiedy wspólnie z moim przyjacielem Karolem słuchaliśmy tego tony, często było tak, że na posiadówkach odtwarzaliśmy 3 albumy z rzędu i w ogóle do siebie totalnie nie gadaliśmy, tylko po prostu chłonęliśmy tą muzykę na maksa, nie? I Karol wtedy pisał swoje pierwsze teksty, próbował sobie robić pierwsze nagrywki, a ja zawsze byłem człowiekiem, który uważa, że jak ktoś ma jakieś marzenie, to spoko jest mu pomóc je spełnić. I jego marzeniem było nagranie pierwszej płyty, pierwszej epki, więc
No chcieliśmy to zrobić tak dobrze, jak tylko się da, mając minimalny budżet. Się uczę, powoli odkładam na biznes, lecz jak większość na początku muszę odrabiać pańszczyznę. Nadal zagraniczne ziemie są o wiele bardziej żyzne. Sam rozważam wyjazd, zwłaszcza że języka tam też liznę. Co tu kryć? Forsa jest potrzebna jak nogi krzesła. Sowita wypłata pomaga się pozbyć stresu. Jeśli nawet nie masz głowy do biznesu, z łatwością zrozumiesz sens owych trzech słów: hajs, hajs, hajs. Wylewamy pot, żeby zaspokoić swe potrzeby. Starze kursy i szkolenia wie każdy, kto przez to przebył. Wszyscy wokół zarobieni, ha, tylko nie pieniądz. Skromna pensja nie oznacza jednak, że nisko się cenią. Na szczęście ominęła nas wtłaczana od dziecka wielka przyjaźń polsko-radziecka i ta czerwona sieczka. Dostaje radę, jest za darmo, więc ponoć najlepsza. Chcesz być bogaty, to zapieprzaj. Ta, jasne. Jakiegoś czasu scena odczuwa rosnący napór. Jest coraz więcej raperów, ale coraz mniej rapu. Chcą ją podzielić na pół, nie jeden na nią napluł. Ale serio, kogo to obchodzi? Lepiej na luzie zapuść jakąś dobrą płytę sprzed lat. Niech śmiga po osiedlach tak głośno, by staruszek cztery bloki dalej zemdlał. Rap nie dla zysków, a z zajawki. Pamiętasz jeszcze więc pokrętła nieszczęść, gdy kultura wygląda jak siedem nieszczęść. Bierz część ekipy albo całą i zróbcie śmiało staroszkolną ustawkę na cypher z browarkiem. A jak ktoś sobie golnął, to niech leci na wolno, a luz i humor zastępują zdolność mu. I jeszcze raz poczujmy klimat, który kryje się w tych panczach i podwójnych rymach. Niech z kolumny wzbija się kurz naszych wspomnień o czasach, gdy pod każdym względem żyło nam się wolniej. Ja pierdolę. Dajesz jeszcze masz całą minutę bitu, dajesz. Ja jeszcze mam minutę bitu. Tak jest, będę się bił o prawdziwy tytuł. Ja jestem tam, a ty tu. Gościu, gdyby asfalt był wysoko, wziąłbym nie pod skrzydła tytuł. Ale trudno, jestem teraz tutaj w garczu. Tak jest, i marszczą chleba wszyscy, którzy słyszą takie teksty. Jest, trafi. Nie ma tutaj żadnej beksy, wszyscy są uśmiechnięci. Tak jest, jest dzieci, gościu, część tych wersów. Nawi na jeszcze, gdzie nawi na jeszcze. No, to by już było wszystko. Proszę czekać cierpliwie. To może za jakiś czas znowu coś Państwu przedstawię. Żegnam i odchodzę.